jak dojdę do domu, to mam gdzieś film, jak transportują te przęsła do tej platformy. Kurde, znowu zapomniałem. A to dlatego, że mam go na laptopie zgranego, a siedzę przy dużym komputerze non stop i zapominam, że miałem ci pokazać ten film, jak te przęsła jechały tutaj z tego parkingu. Bo to jechały właśnie tą drogą, którą tutaj musieli rozwalić, nie? Bo ona była specjalnie wyliczona tak, żeby te platformy mogły się obracać z tymi przęsłami na zakręcie. No to ponad 100 ton ważyła jedna, więc to taka operacja trochę skomplikowana. No platforma, z tego co pamiętam, kosztowała 240 milionów euro. Bogaty kraj. Bogaty kraj, bogaci ludzie. Oj, piękne góry. Piękne skały. Ja w tej chwili idę trasą zjazdową. Oni wszyscy będą, jeżeli będą zjeżdżać, to będą tutaj tędy zjeżdżać prosto na dyskotekę. Nawet lepsza lokalizacja chyba niż była, bo była przy parkingu, ale nie była przy samej trasie zjazdowej. A teraz będzie przy samej trasie. Na gorsze na pewno nie zamienili, na pewno z tego powodu nie zbiednieli. Na pewno sprzedali to bardzo dobrze. A co tam za bombki? A, w Nordiku jakiś. A czekaj, co tam się dzieje? Nic nie kumam. Jakieś pałace porozstawiali, zamki. Coś się będzie działo, czy co? A ja nie wiem. No ja z reguły się dowiaduję o wszystkim. Tak, wiesz, nie śledzę tych stron informacyjnych zbytnio. Mam tam jakieś nowości z Andory i wiadomości, ale to nie, to chyba nic się nie dzieje. To Hotel Nordic dla swoich gości, dla dzieci rozstawił. O! A tędy ostatnio szedłem, tu. Masz filmy też. Ale nie wiem, po co to jest prostawiane, jak Nordic jest chyba zamknięty. Nie wiem, w każdym razie wiem, że za parę tygodni otwierają się wszystkie hotele, wszystkie knajpy, bo ten festiwal przyciągnie bardzo dużo ludzi tutaj do Alterterii, do Soldeu. No wiesz, no, tam widać za tym pałacem te przęsła zielone. To jest ta platforma i parkingi, co na tym właśnie będą się te koncerty odbywały. Na górze, na tym.